Teraz ta szyja, brzuszek, rączki, ale tutaj będzie już ogon. Siemano mnączko, witam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj coś innego niż zawsze gra: przeglądarkowa Quick Draw, czyli szybkie rysowanie. Mam 20 sekund, żeby narysować to, co nam zadała strona, i strona musi odgadnąć, co narysowaliśmy. Myślę, że to jest całkiem fajne. Widziałem już tą grę naprawdę dawno, bawiłem się w nią trochę ale wydawało mi się, że nie będzie to całkiem dobry pomysł do nagrywania, jednak bardzo dużo osób ją nagrało, yy, przyjęło się fajnie, więc mówię, ja też spróbuję, też się pobawię, więc intro! Okej, okay, czyli to jest, jak widać, to jest stworzone przez Google'a, z tego co mi się wydaje, z tego co tu jest napisane. No i musimy rysować to, co nam zada i dzięki temu ten robot też będzie się uczył, więc jest to całkiem, myślę, że fajna zabawa. Spróbujmy. Muszę narysować mug, czyli kubek, z tego co wiem, więc narysujmy kubek. E, nose, to nie jest nose, to nie jest square, to jest kubek, to nie jest Diswasher Cup. Nie, no wydaje mi się, że to jest mug. Wiecie, no mug, tutaj... Coffee cup, kurde, vase, no nie, bread, no to jest mag, może to mag to nie jest kubek. Okej, okay, nie, nie mógł zgadnąć, więc teraz musimy narysować traina. No i train raczej będzie prosta, Kółeczko, 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 kółeczko połączone, połączone, połączone. I teraz tak tutaj wyżej, tutaj niżej. Tutaj All niżej, right. tutaj niżej, tutaj będzie miał komin. Kurde, no jak. Gdzieś średnio? Teraz musimy narysować stek. Stek ma zazwyczaj taki T-bone, nie? Taki T-bone, więc tutaj zrobimy takie coś. Nie? I tutaj zrobimy takie T. Że to jest kość. Stek, okej, okay, zgadło. W sumie bardzo szybko. I teraz pencil. Pencil też będzie prosty. Narysujmy tak główkę. Tutaj będzie rysik, a tutaj będzie gumka. Pencil. Pencil. pencil, zgadło, znowu This Dishwasher, czyli co, zmywarkę Dobra, no to zmywarka ma tutaj taki, taki otwierak, tutaj ma jakieś Kropki, no właśnie to wygląda jak Oven, ale jak mam narysować di dishwasher Nie wiem, jak czuję jeszcze na naczynia Dishwasher, jest, zgadło IR! muszę narysować ucho Kurde, nie wiem, narysuję głowę Głowę narysuję Głowę, głowę I teraz tak, tutaj narysuję I że to jest to nie, to nie jest kat. Chodzi, że to jest to. Ucho. 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 Nie, to nie jest. jest. To nie jest, kurde, nic, nie zgadłaś. Dobra, teraz zobaczmy, co zgadło, a co nie zgadło. Yy, nie zgadło. Nie zgadło, że to jest mag. A wydaje mi się, że mag to kubek. Zgadło, że to train, zgadło, że to stek, zgadło, że pencil, zgadło, że to jest ale że ucho to już nie. Więc jak widzicie, jest naprawdę całkiem fajna zabawa. Spróbujemy raz jeszcze. Okej, okay, brokoli. Muszę narysować brokuły. Więc brokuły mają tutaj takie nóżkę. I teraz tak. Tutaj mają takie... Takie o. O, no, zgadło. Mag. Co to jest mag? No jak mam narysować mag? No, wydaje mi się, że tak wygląda mniej więcej magno. Jest! Zgadło. To jest kubek. No dokładnie. The Eiffel Tower. Eiffel Tower wygląda mniej więcej tak. Tak. I tutaj ma... Takie paski. Jest Zgadło! Halo! Elefant. Elefant, czyli tak, ma nogi, dwie nogi ma, ma brzusio. Ma taki duży brzusio, ma, ma taki mały ten. Ma tutaj główkę. Ma ucho. I taki wielki ma. Nie, to nie jest. Ra... Oczy ma tu jeszcze. No nie, no halo, ma. Trąbę ma. To nie jest bulldozer. Czer. Ok, cher będzie też prosty. Bench to nie. Czer. Czer, zgadło w 5 sekund, kurde. Kuler to jest lodówka, z tego co wiem, tak? Kuler to taka lodóweczka. Kurde, no nie wiem. Dajmy tak. Lodówka i tutaj zróbmy takie drzwiczki. Drzwiczki i tutaj zróbmy drzwiczki. Ale jak jeszcze, co mogę jeszcze narysować? No nie wiem, co można do coolera narysować. nie Nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, nie Sorry. wiem. O zgadło pięć, nie cztery. Czego nie zgadło? Elefanta i kulera. Ale i tak całkiem spoko. Lećmy dalej. Dobra. Draw elbow. Elbow to jest kurde łokieć z tego co wiem, więc tak ręka i teraz tak. Tutaj jest takie elbow. How syringe. Co znaczy syringe? Sprawdziłem sobie co znaczy syringe i syringe to jest strzykawka, więc tutaj jest strzykawka i tutaj jest igła. Stringę, oh, jest, no, zgadło. No, nie no, wiedziałem, co no, to jest stringę, więc przy okazji też się uczę. Bread, no, bread to raczej będzie proste. Tu jest taki chleb. Oj, w dwie sekundy zgadło. Booty, Bo co znaczy booty? Okej, okay, booty to znaczy muszka, więc muszka raczej łatwo się rysuje, nie? Tutaj takie coś i tutaj też. O, ja bym to powiedział, że to jest bardziej cukierek, ale booty. Sok, czyli skarpetka. Skarpetka też się rysuje całkiem prosto. Sok. Te cztery sekundy. Ice cream, czyli lód. Też będzie łatwe, patrzcie, Rożek, Rożek i tutaj. Ice cream. Ice cream, zgadło w 5 sekund. I czego nie zgadło tylko? 6 na 6! Jestem mistrzem rysowania. Ok, teraz musimy rysować Diamond, czyli co, to, co Minecraftowcy lubią najbardziej. Jak się rysuje Diamond? No wydaje mi się, że tak. Diament. A nie, dobra, Diament to bardziej tak jakoś powinno być jeszcze. Diament. Diament. Diament! Kurde, nie wiem jak mam ci narysować diament. Diament. To nie jest toaster. Skorpion. Dobra, skorpion trzyma... ma sześć tutaj tych. Patrzcie, on wygląda tak. Ma, ma sześć... Sześć nóg. Takie tutaj, mam tutaj jeszcze, tutaj dwie skrzypce i jeszcze ma takie skorpion. Pięknie, pięknie. Jak wiecie, ja tutaj jestem zawodowym graczem, e, układaczem, rysowaczem, bo jak mamy live y i gramy w Minecrafta, to zazwyczaj gram właśnie w build battle, czyli mam 5 minut na zbudowanie czegoś i tam jest, są zawody potem. Więc jestem całkiem dobry w rysowaniu. Coffee cup. Jak narysować kubek z, kofą? z kawą? Nie wiem, narysuję tak i niech będzie, że ciepło. Coffee Cup, pięknie. Powiedzmy, że tak właśnie wygląda Coffee Cup. Bat, czyli e, Batman, właśnie, znaczy ten. Jak to się nazywa? Nie wiem, ale taki co lata. Tylko jak go narysować? Z, taką ma tutaj dzióbkę, taką. Tutaj ma takie. Tutaj ma takie ten i ma takie skrzydła. Tylko nie takie. Takie bardziej. Takie o bardziej. Tak, Bat, zgadło. Streetlight. Streetlight, no to wiadomo, to jest latarnia, nie? Więc zróbmy taką latarnię. Już! 3 sekundy. Pillow, czyli poduszka. Spróbujmy. E, poduszka mniej więcej wygląda tak o. Pillow. Jestem mistrzem. Więc tak, nie zgadło diamentu. Chociaż wygląda jak diament. Skorpion zgadło 5 na. Tylko jednego nie zgadło, więc super. Idzie na naprawdę fajnie. Je... Nie no, gra jest super. Gra jest naprawdę super. Jestem tak emocjonalna, aż mi gardło. Boli odgadają, bo tak szybko mówię. Cały czas tutaj wiecie, coś się dzieje, coś się dzieje. Trzeba zgadywać. <laughs> Dobra, muszę narysować drill. Drill to jest chyba wiel. Wiertalk... wiertarka, Czy wiertarka to jest drill? Tutaj jest taki przycisk, tutaj ma ten I masz tutaj takie coś O drill, właśnie to jest wierterka, zgadło, pięknie Okej, okay. chandelier mamy teraz narysować Czyli taki, wiecie Nie, to jest takie Chandelier, właśnie Czyli, jak to się nazywa? Żyrandol Teraz rural skates, czyli po prostu wrotki więc brudu, zbudujmy tutaj domek? Znaczy buty? Tak, zgadło, patrzcie. Szybko! Drums, czyli perkusja. Dobra, spróbujmy perkusję. Znaczy drums to chyba perkusja, nie? Ale też mogą być jako że bębny. Bębny, tutaj jest jeden bęben, tutaj jest drugi bęben. I tutaj są takie dwie pałeczki. Tak, drum, pięknie! Aj, oko. W, o, w oczach jest najlepszy. Aj, pięknie. Co dalej? Motorbike, czyli motor, więc dobra, zrobimy tak. Koło, koło. I teraz tak, koło, tutaj motor. Tutaj będzie siedzenie. Co tak? Jakim cudem potem wiedziałeś, że to już jest motorbike? Nieźle. Wszystko, wszystko odgadło. Wszystko my narysowaliśmy dobrze. Klock, czyli zegarek. To też będzie bardzo prosty środek. Easy, easy. Brain, czyli coś, czego Furman nie ma, czyli mózg. Czy to wygląda or jak light. mózg? Średnio, ale tutaj jak się narysujemy z drugiej strony, or to powinno zlecza. wyglądać jak, jak mózg. Or ship. Or nie or no, mózg. Mózg. No to wygląda jak mózg, dokładnie, więc zgadło. Gras, czyli po prostu ziemia. Dobra, zróbmy tutaj taką linię. Znaczy ten gras, yy, że wiesz. Trawa. <tra> Pięknie. Stop sign, czyli yy, po prostu znak stopu. Znak stopu chyba ma. Nie, nie ma takiego. Z, yy, o, p. Stop sign. Pięknie. Whale, czyli wieloryb, z tego co mi się wydaje. Więc to jest taka wielka ryba z takim dużym ogonem, i z takim tutaj płetwą. I tutaj mamy taką głowę. I tu mamy taki ten. No to jak mam narysować jeszcze tego? O, tutaj narysuję taką dziurę i dużo wody. Tak! Pięknie. Dobra, teraz musimy narysować skrzypce. Skrzypce wyglądają mniej więcej tak. Tak, o, i tu mamy takie struny. Struny mają i tutaj mają taki. Taki do, do skrzypiec. Tak jest. Pięknie. Wszystko, nie, nie, wszystko. Sześć, tak, wszystko zgadliśmy. No, idzie mi naprawdę świetnie. Ostatni raz zagrajmy. Hot Air Balloon, czyli kurde balon na ciepłe powietrze. Czyli taki laj, latający balon, nie? I teraz tak, to ma takie tutaj. No właśnie. Kurde, no. Nawet nie dali mi dokończyć. Blackberry, czyli taka jagoda czarna. No i Blackberry wygląda mniej więcej tak. O, tylko że jest czarna. Więc jest czarna cała. No nie, jak, nie wiem, jak mam to... Nie, no to jest or czarne or całe. Kurde, jak to... Meflash. No takie ma takie kółeczka. Albo... Mo może, może z kółeczek. Garden. Nie, no to wygląda or jak to ten... Plash. No patrz, to wygląda jak to! A, speedboat, czyli motorówka. Zróbmy motorówkę. Ma takie... Motorówka ma tutaj silnik. Ma silnik tutaj taki. A tu jest woda. Speedboat, dobra, pięknie. Anvil, czyli kowadło. Musimy zrobić kowadło. No, kowadło też raczej nie będzie trudne, nie? To jest takie coś. To ma takie coś. Anvil, no kurde. Może nie wyglądało najlepiej, ale zgadło. Helikopter, helikopter też będzie raczej prosty. Płozy tutaj ma ten. Tutaj ma okno. Tutaj ma ten i tutaj ma właśnie. Kurde, świetnie. Ceiling fan. Ceiling fan to jest taki, wiecie, taki, patrzcie, tutaj macie ceiling, czyli ten i to macie tutaj taki i macie tutaj taki odświeżacz. Taki powietrze stąd leci. Nie, to jest taki tutaj jest dach. Dach, a tu właśnie ceiling fan, czyli wiatrak taki na górze. Dobra, jeszcze raz ostatni. Candle, czyli świeczka. Świeczka też powinna być raczej prosta. Tutaj będzie takie i tu będzie płomyczek. Kandel, pięknie, ino, piękny kandel, mermaid, ręka, zróbmy sobie rękę, więc teraz tak, tutaj będzie człowiek, człowiek, i teraz tak, szyja, brzuszek, rączki, ale tutaj będzie już ogon, ogon. Pięknie, najładniejsza, tutaj nasza, nie wiem co to znaczy, brokoli, dobra, zróbmy brokoli raz jeszcze i teraz tak, tutaj kropka, tutaj kropka, tutaj kropka, tutaj kropka, tutaj kropka, i tutaj jeszcze kropka. No i, to jest brokuła, brokuł, no broku, proszę, czemu to, brokuł, brokoli, nie, nie zgadło, envelope, czyli list. Zróbmy list. Nie, koperta bardziej or to jest envelope, square. nie? Pięknie. Envelope. Pinat, czyli orzeszek. Kurde, no to zróbmy taki orzeszek I tutaj. I tutaj taki, taki daszek. I daszek. Pinat. Pinat. Nie, to jest or peanut. Jaki jak inny jest orzeszek? No to jest orzeszek. Jeszcze raz, taki peanut. O, tutaj. O. No. <ślappie> nie. Nie. Maus, czyli myszka. No dobra, robimy myszkę, tutaj niech będzie miał ten, tutaj ma taki mały ten. Tak, świetna myszka. Dobra, ile? Cztery tylko zgadło, to, ale to było najlepsze na świecie. Dobra, starczy. Mam nadzieję, że Quick Draw Wam się spodobał, bo mi spodobało się bardzo. Od czasu do czasu myślę, że pogramy Co, jeżeli Wam się spodoba. Oczywiście musicie pokazać w łapkach, że taka gra Wam się podoba. Ja przy okazji się pouczę troszkę słówek po angielsku pod szkolę swoją umiejętności rysowania. Jak wiecie, czasem mi wychodziło, czasem nie, ale no nie wszyscy, nie wszyscy wszystko wiedzą, więc nie hejtujcie jak zawsze. Jeżeli chcecie więcej, to dajcie lajki. Jeżeli chcecie więcej ogólnie filmów, to zostawcie suba pod kanałem, pod tym filmem, taki mały czerwony przycisk. Zostawcie też yy, dzwoneczek na kanale, wtedy będziecie mieli pewność, że wszystkie filmy do Was dotrą. A na dzisiaj też wszystko. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się, papa. Pa.